dzisiejszy mecz, że dość wyraźna wygrana PGE Turowa. Nie tak chyba wyobrażaliście sobie to spotkanie. No tak, no przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim walczyć. Nie walczyliśmy od samego początku i Turów po prostu wierzył w to, że może łatwo to spotkanie wygrać. Dlatego tak się potoczyło to spotkanie. Z czego wynikała twoja słabsza dyspozycja w tym meczu? Bo tylko 7 oczek w tym spotkaniu to troszeczkę jak na twoje możliwości mało. No, miałem problem z faulami, nie mogłem wejść w mecz. Wszystkie punkty rzuciłem w pierwszej połowie, w drugiej właściwie grałem tylko 5 minut ze względu na faule. Ciężko mi było, ale mówię, no przegraliśmy w słabym stylu. Ale mamy ważne spotkanie teraz w sobotę z Siarką Tarnobrzeg. Musimy to spotkanie wygrać, żeby mieć po prostu miejsce w pierwszej trójce. Twoim zdaniem co przesądziło o tak wysokim zwycięstwie PGE Turowa? Bardzo dobra skuteczność za 3 przeciwnika. No co za tym idzie, nasza fatalna obrona. Zostawialiśmy ich na wolnych pozycjach, oni mogli sobie rzucać i trafiali te rzuty. My za to nie egzekwowaliśmy w ogóle zagrywek w ataku. Nie wiem, z czego to wynikało. Na pewno będziemy o tym meczu rozmawiali w Tarnobrzegu i no, analizowali, bo trzeba wyciągać wnioski. Wysokie zwycięstwo dzisiaj z Treflem. Jak byś podsumował dzisiejsze spotkanie? Co przeważyło na tak wysokim zwycięstwie? Tak jest, jak mówisz. Bardzo ważne spotkanie dla nas, bardzo ważne zwycięstwo. No, jak powiedziałem przed meczem, bardzo agresywna obrona i bardzo agresywny offense było dzisiaj na naszej stronie. Nie. Bardzo, bardzo wysoko zwycięstwo, ale na razie musimy zapomnieć to i pojechać do Starograda, gdzie musimy wygrać ten mecz i potem mam nadzieję, że będzie trochę spokojniej. Zarówno ty, jak i Damian Kulik w zasadzie wyeliminowaliście z meczu Pawła Leonczyka, ale także Adama Waczyńskiego, którzy no, byli i są najgroźniejszymi zawodnikami w drużynie gości. Naprawdę my nie możemy myśleć, kto tam gra. My jesteśmy naprawdę drużyna i gramy wszyscy razem. Tak, my, nie wiem, mogę ja grać dobrze albo drugi, jak przygramy, to nie jest to. Naprawdę dzisiaj graliśmy jak prawa drużyna.